Panie trenerze, wracamy do ligowych emocji, ale troszkę żal, że była chyba ta dwutygodniowa przerwa, ponieważ Raków miał tę serię czterech meczów zwycięskich, a tu przerwa na reprezentację. Tak, obyśmy nie wypadli z rytmu. Natomiast no, przerwa, wiadomo, spowodowana występami naszych zawodników. W związku z tym no, też rekompensata nastąpiła, bo Ilicy Łabojko zagrali w meczu zwycięskim z Holandią i to nas bardzo cieszy, bo to też jest dla nas bardzo ważne, bo możemy przyczynić się do tego, żeby te najważniejsze reprezentacje w danym roczniku wygrywały, a to będzie dobre dla wszystkich. I właśnie w tym meczu z Holandią bardzo dobry występ naszych zawodników, bo Mateusz Lis zachował czyste konto, a jak zobaczyliśmy asystę Jakuba Łabojki, to naprawdę pierwsza klasa, czyli należy się cieszyć, że ci zawodnicy odgrywają pierwszoplanowe role teraz w kadrze U20. Tak, oby tą dyspozycję teraz przenieśli do klubu i jeszcze będzie większa satysfakcja. Przed nami spotkanie z Ruchem Chorzów, z drużyną, która borykała się z jakimiś problemami na początku sezonu, ale teraz widać, że odzyskuje ten rytm i nie ukrywa, że będzie robiła wszystko, aby utrzymać się w najpierwszej lidze, bo przypomnijmy, że ten zespół zaczynał ten sezon z minusowym dorobkiem 5 punktów. To prawda, to już nie jest ten Ruch z początku sezonu, Ruch, w którym grało wielu młodzieżowców. Dzisiaj to jest mieszanka już i zawodników rutynowanych, i obcokrajowców, i tych młodych Polaków, ale o bardzo dobrej już jakości, z przeszłością też już w Ekstraklasie. Uważam, że to jest bardzo dobry zespół, którego poziomu nie odzwierciedla dzisiejsze miejsce w tabeli absolutnie. Jest to zespół, który według mojej opinii na dzień dzisiejszy powinien się spokojnie utrzymać w pierwszej lidze mimo dużych strat. Spotkanie jutrzejsze z Ruchem Chorzów rozpoczyna taki kolejny mini maraton trzech meczów w 8 dni, bo następnie pod Beskidzież spotkanie zaległe i GKS Tychy, tak więc trzy spotkania z zespołami z województwa śląskiego, takie dosyć prestiżowe. Zgadza się, ta liga zrobiła nam się taka szarpana. Robimy 2 tygodnie przerwy, później gramy 3 mecze w jednym tygodniu. Mam nadzieję, że PZPN zapanuje nad tym i uporządkuje te rozgrywki, bo trochę chaosu się zdarło. Jedne drużyny grają, drugie nie. W związku z tym też sposób przygotowania się do tych meczów jest trudny, bo w dłuższym okresie nic nie można zaplanować, bo nie wiadomo, mecz się odbędzie, nie odbędzie i to nie jest dobre. Natomiast jest jak jest i rzeczywiście ten terminarz zmodyfikowany tak się ułożył, że gramy z 3 drużynami śląskimi i 3 bardzo mocnymi znowu drużynami, bo drużynami, które jeszcze, 2, które do niedawna grały w Ekstraklasie, a jedną, która ma bardzo duże aspiracje, gdzie się zmienił trener i przyszedł kolejny trener z nazwiskiem, czyli te aspiracje dalej są mocne i na pewno Tychy będą jeszcze w tym sezonie walczyły o te najwyższe cele.